Cześć, dzień dobry. Nareszcie zrobiło się cieplej i wiosna zawitała w końcu do naszych ogrodów. To świetny czas, żeby rozpocząć prace pielęgnacyjne. Teraz właśnie oczyszczamy ogród ze starych liści, przycinamy wszystkie stare łodygi, bylin, które przezimowały. No i przede wszystkim tniemy drzewa i krzewy ozdobne, drzewa i krzewy owocowe. No i taką oddzielną grupą to są jeszcze iglaki. Teraz też można je ciąć, ale nie wszystkie. Ja się nazywam Alicja Grabowska i serdecznie zapraszam Was na serię Szkoła Cięcia, w której będę opowiadać o tym, jak ciąć różne grupy roślin, które mamy wszyscy w swoich ogrodach, czyli właśnie rośliny ozdobne i rośliny owocowe. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych grup i podpowiadania Wam, jak możecie ciąć swoje rośliny w ogrodach, warto by było, żebyśmy w ogóle zastanowili się, po co macie ciąć te rośliny, bo cięcie roślin to jest jeden z najważniejszych zabiegów, jakie wykonujemy w ogrodzie, ale też jeden z najbardziej przerażających i bardzo często ogrodnicy, szczególnie początkujący, unikają w ogóle tematu cięcia. Szczególnie jeśli sadzą młode rośliny i jeżeli do nich należysz, to teraz słuchaj uważnie, bo często wydaje się, że młode rośliny absolutnie nie wymagają żadnego cięcia, że tnie się te stare, które trzeba odmłodzić albo które się nadmiernie rozrosły. Natomiast no, jeżeli przychodzę z młodą sadzonką i sadzę ją do ogrodu prosto ze szkółki, to absolutnie nie trzeba jej ciąć, tak? Myśli wielu początkujących ogrodników. To duży błąd, bo właśnie cięcie spowoduje, że twoja sadzonka szybko wypuści dużo młodych mocnych pędów i tak naprawdę cięciem powodujesz, że ona się zagęszcza i będzie wyglądać coraz lepiej i wręcz musisz ją przyciąć. I mam tu na myśli wszystkie rośliny sadzone w ogrodzie, czyli drzewa i krzewy, ozdobne i owocowe. No ale jak to zrobić? Oto jest pytanie, bo każdą z tych grup i każdy w zasadzie gatunek tniemy inaczej. Na razie to jest tytułem wstępu, o tym będę opowiadać później. Ale chciałam zasygnalizować, że to jest bardzo poważny błąd i często dużo osób go popełnia, przez co ich rośliny nie są zagęszczone, są, tak mówimy, łyse od dołu, bo te łodygi są proste i nie mają żadnych rozgałęzień, no bo nie były właśnie zachęcone cięciem do rozkrzewiania się. Także zapamiętajcie pierwszą podstawową zasadę, że rośliny tniemy od małego, a nie dopiero na starość, czy wtedy, kiedy wymagają naszej interwencji i pomocy. To jest punkt numer jeden. Ale po co jeszcze tniemy rośliny? No po to, żeby właśnie nie osiągały zbyt dużych rozmiarów, czyli hamujemy ich nadmierny rozwój, formujemy ich korony, żeby się rozwijały harmonijnie, żeby to nie były jakieś drapaki, tylko wyglądały ładnie. Zachęcamy je też do zawiązywania nowych kwiatów, bo wycinając przekwitłe kwiatostany, często zmuszamy roślinę, żeby kwitła jeszcze raz. Jeżeli mówimy już o kwitnieniu, to wiele roślin ozdobnych kwitnie na pędach albo tegorocznych, albo wieloletnich. I wtedy cięciem albo wywołujemy wzrost tych pędów tegorocznych, żeby obficie kwitły. Tak jest na przykład w przypadku hortensji bukietowych czy krzewiastych. Zależy nam najbardziej na tych mocnych, silnych, tegorocznych pędach. Również na przykład tawoły japońskie tniemy, golimy, że tak powiem, nawet na jeża po to, żeby ona właśnie zakwitła na tych mocnych, tegorocznych pędach. A są też takie krzewy ozdobne, które kwitną na pędach wieloletnich i ich absolutnie nie tniemy, a szczególnie nie tniemy ich przed kwitnieniem. Na przykład forsycja. Jeżeli zetniecie pędy przed kwitnieniem, czyli wczesną wiosną, no to nie doczekacie się w tym sezonie zbyt wielu kwiatów. A propos terminu, bo to też jest bardzo ważne, teraz jest najlepszy czas na cięcie. Wcale nie jest za późno. Wręcz odwrotnie, my uważamy, że szczególnie dla młodych ogrodników, takich początkujących, ten czas jest jak najbardziej sprzyjający, bo wcześniej, kiedy pąki jeszcze nie ruszają na roślinach, czasem jest im bardzo, bardzo trudno ocenić, w którym miejscu należy odciąć pęd. Czy dany pęd przemarzł, czy może tylko po prostu jest taki ciemny, bo jest to, tak wygląda ta roślina.
a może nawet nie potraficie znaleźć pąku i wtedy nie wiecie, gdzie uciąć, bo takie sytuacje też się zdarzają. Więc teraz, kiedy wszystko budzi się do życia, my widzimy, co należy odciąć i gdzie należy ciąć, więc nie martwcie się, bo ten czas jest bardzo dobry. No i skończyły się też mrozy i przymrozki, które mogłyby zaszkodzić ciętym roślinom. Na przykład w lutym, kiedy tniemy, no to ryzykujemy uszkodzeniem pędów, tak? A teraz właśnie jest ten czas, kiedy spokojnie wszystko się budzi do życia i my możemy szaleć z sekatorem w ogrodzie, ale wiedząc, co robimy i po co to robimy. Dobrze, więc jeszcze po co tniemy rośliny? Tniemy je, żeby miały na przykład ładnie wybarwione pędy i liście. Derenie syberyjskie, to jest dereń biały w odmianie Sibirica, które przepięknie, mają przepiękne czerwone pędy jesienią i zimą. Te pędy będą takie ładne, jeśli będą młode, czyli je trzeba ciąć co roku, nisko, żeby wypuściły jak najwięcej młodych pędów. Jeżeli jednak chcecie, żeby również zakwitły, a kwitną one na pędach dwuletnich, no to wtedy wycinacie tylko co drugi pęd. I te stare pędy zakwitną, a te młode, które wypuszczą w tym roku, kolejnej zimy będą piękną ozdobą naszego ogrodu. Również wiele roślin ma najbardziej wybarwione, najładniejsze liście na młodych przyrostach, na przykład perukowce albo klony jesionolistne o żółtych liściach, czyli w odmianie Odesanum. Takie klony czy perukowce możecie ciąć nawet bardzo mocno, bardzo intensywnie, perukowce nawet przy samej ziemi. Wtedy nie będziecie mieli drzewa, które kwitnie perukami, ale będziecie mieli krzew o bardzo intensywnych liściach, o pięknym kolorze i też bardzo dużych, no bo on będzie wypuszczał silne, młode pędy. Rośliny tniemy też, aby je odmłodzić, aby się nie starzały, aby zachowały dobrą kondycję. To ma duże znaczenie w przypadku krzewów owocowych, takich jak agrest, jak porzeczki, które dobrze kwitną i owocują na pędach kilkuletnich, ale im starsze te pędy, tym mniej owoców, tym mniej kwiatów, a w rezultacie i owoców. Dlatego je musimy ciąć regularnie, odmładzać, żeby zachęcać je do wypuszczania młodych, nowych pędów. Jak widzicie, tych powodów do cięcia jest bardzo wiele. Warto je znać po to, żeby w momencie, kiedy podchodzicie do rośliny z sekatorem, wiedzieć, po co tniecie i co zamierzacie zrobić. To jest niezwykle ważne. A jeśli już mowa o sekatorach, no to dobrze też poświęcić im troszkę uwagi. I ja dzisiaj przygotowałam kilka sekatorów, żeby Wam tylko tak po prostu pokazać, czym tniemy, jak tniemy i dlaczego używamy takich i do czego używamy takich, a nie innych sekatorów. Pierwszy sekator, którego używam na co dzień, to jest mój sekator podręczny. Jak widzicie, jest niewielki, dobrze leży w mojej dłoni. To jest sekator ogólny i on utnie gałązkę o średnicy nie większej niż 19 mm. Zaznaczam młodą, bo jeżeli jest gałązka zdrewniała, bardzo twarda, to wtedy sięgam po inne narzędzie. On jest niewielki i to jest jego wielka, niewielki, a jego wielka zaleta, dlatego, bo świetnie leży w ręce, mogę nim ciąć, dłoń mi się nie męczy. Dla osób o większych dłoniach, które mają więcej cięcia, są też sekatory większe, ale zobaczcie, mi już jest nie tak poręcznie ściskać, bo ja mam po prostu małą dłoń i zazwyczaj muszę sobie pomagać. Ten sekator jest dodatkowo wyprofilowany dla osób praworęcznych, więc ja jako osoba leworęczna w ogóle nie mogę nim pracować. Ale jeżeli ktoś ma dużo cięcia i ma mocne, silne dłonie, no to może sobie kupić taki większy sekator. Najlepiej jest iść do sklepu i po prostu wypróbować, który sekator lepiej leży w dłoni, który się lepiej pracuje. Idealnie by było wziąć ze sobą do sklepu jakąś gałązkę i spróbować wykonać parę cięć na próbę, żeby się po prostu przekonać, czy dany sekator jest dobry, sprawny, wygodny, przede wszystkim ostry i czy dobrze się nim pracuje. Ok, to są sekatory codzienne, uniwersalne do cięcia większości gałązek. Super, ale czasem trafi nam się większa gałąź, albo twardsza, albo o większej średnicy, albo zdrewniała, albo nawet już całkiem sporej wielkości średnicy konar. Co wtedy? Wtedy warto mieć sekator taki dwuręczny, który
możecie, zobaczycie, jest na takich dłuższych ramionach, więc możecie też do środka korony, do środka krzewu, gdzieś tam, gdzieś się pokłada gałązka czy gałąź, wtedy możecie go użyć i wyciąć taką gałąź. On jest bardzo, bardzo ostry i naprawdę ja w ogóle uwielbiam tymi sekatorami pracować, bo po prostu z dużą łatwością mogę odcinać gałęzie. I często mam go ze sobą, właśnie szczególnie na wiosnę, bo po prostu nieraz nie mam siły się siłować i nawet nie jest taka gruba gałązka, ale po prostu ja nie mam takiej pary w rękach i wtedy sięgam po ten sekator. No i na końcu jest jeszcze taka piła. To jest tak zwany lisi ogon. Bardzo fajne narzędzie, leciutkie, więc można je mieć przy sobie składane. To też jest bardzo ważne, bo można je schować sobie do saszetki i razem z sekatorem tym codziennym mieć przy sobie. A służy ten lisi ogon służy do odcinania większych, naprawdę grubszych konarów. Oczywiście trzeba znać technikę i zrobić to w odpowiedni sposób, żeby nie uszkodzić siebie albo drzewa, ale nawet osoby, które nie są jakieś tam silne, taką właśnie piłą, tym lisim ogonem są w stanie naprawdę odciąć całkiem spore konary i bardzo przyjemnie się pracuje takim narzędziem. On jest niezwykle ostry, także bardzo trzeba uważać podczas składania, bo te ząbki są ostre i podczas pracy. Po co jeszcze tniemy rośliny? Bo tych powodów jest naprawdę bardzo dużo i trzeba każdym razem sobie przypominać, po co ja teraz idę, co ja teraz będę robić. No możemy jeszcze ciąć po to, żeby uchronić rośliny przed chorobami. Rośliny, które są, mają przewiew między swoimi gałęziami, są lepiej doświetlone, lepiej owocują, mniej chorują. Również jeżeli na roślinie widzicie jakieś objawy chorób grzybowych, to oczywiście czasem wystarczy użyć maści bądź zrobić oprysk, ale już jeżeli roślina jest zaatakowana przez bakteryjne raki, no to wtedy najlepszym sposobem czasem jest usunięcie takiej gałęzi. Także tych powodów, jak widzicie, jest bardzo dużo. Jutro będę Wam opowiadać o tym, jak tniemy poszczególne grupy roślin, ale dziś chciałabym, żebyście przeszli się po swoim ogrodzie i popatrzyli na swoje rośliny i zastanowili się, które należy przyciąć, po co i ewentualnie jak. A od jutra startujemy z informacjami o konkretnych grupach roślin. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!